Przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu można podziwiać wystawę prac autorstwa Kamili Schuttenberg. Wystawa o tyle niesamowita, że prace zostały stworzone komputerowo. Elektroniczne medium zastępuje tutaj twórcy płótno, a pióro tabletu pędzel. Technika, którą autorka prac wykorzystuje, to przeniesienie tradycyjnych technik malarskich na język systemowy. Inspirują ją przede wszystkim książki fantasy. Otwarcie wystawy cieszyło się dużym zainteresowaniem, podobnie jak prezentowane przez autorkę prace. Do boju z pracą w sferze kultury, a dzisiaj rozpoczynamy 22 sierpnia, właśnie jeszcze w okresie wakacji. I co się okazuje, że to miejsce jest niezwykle szczęśliwe, bo ja mam to szczęście mieć takich właśnie przyjaciół. Przyjaciół w postaci Doroty. Szczęście mieć taką niezwykłą córę. Kamilę Schuttenberg. Witamy ją serdecznie. A jej, te brawa jej się bardzo należy. Przywitać starostę grudziąckiego, pana Marka Szczepanowskiego. Witamy serdecznie, panie Marku. Oraz prezesa MPGN, pana Zenona Różyckiego. Witamy serdecznie, panie prezesie. A w sposób naprawdę, już tak jak Krystyna wspomniała, bardzo, bardzo szczególny, witam wszystkich artystów grudziąckich, którzy przy różnych okazjach przewijają się, pokazują swoje prace. To, co ja widziałem na Triennale kilka miesięcy temu, proszę mi wierzyć, jestem naprawdę, naprawdę zachwycony. Grudziąckie środowisko ma czym się poszczycić. Nie bójcie się Państwo wyjść z własnymi pracami do ludzi, bo ja może jestem laikiem, ale mi one się podobają, więc przypuszczam, że większości odbiorców. Pokazujcie Państwo swoje prace. Także Kamila ma dzisiaj swoje wielkie święto. Proszę Państwa, ja miałam tę niezwykłą przyjemność aranżować wystawy. Bo Krzysiu i Dorota po raz pierwszy w życiu miałam te... Znaczy miałam o wiele łatwiej niż zwykle, bo najczęściej to muszę dłubać, za szyby kłaść, no, oprawiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dostałam gotową, oprawioną...